Czy polscy mężczyźni mogą się czegoś nauczyć od polskich znanych mężczyzn, czy raczej jednak nie jest to dobry przykład? Może powinni szukać inspiracji w gwiazdach z Hollywood? Znaczy uważam, że tak. Po pierwsze, ta inspiracja od strony gwiazd w Polsce jest bardzo silna. Jest to trend ogólnoświatowy, więc wydaje mi się, że nie musimy szukać aż za oceanem tych inspiracji i polscy mężczyźni, znani mężczyźni, no w gruncie rzeczy dają dobry przykład o to, że należy dbać o siebie w pielęgnacji czy w ubiorze, więc wydaje mi się, że jest coraz lepiej w Polsce i wydaje mi się, że też ci mężczyźni znani, którzy tu żyją, są bardziej adekwatnym wzorcem dla polskich mężczyzn przeciętnego Kowalskiego niż Brad Pitt. No właśnie, a ten przeciętny Kowalski, rozglądając się po polskich ulicach, jakie są twoje wrażenia? Czy Polacy dbają o siebie? Czy kobiety prezentują się lepiej? Czy mężczyźni mają coś do nadrobienia? Czy zupełnie jest to poziom wyrównany, jeżeli chodzi o dbanie o wygląd, urodę? Znaczy uważam tak, że na pewno w Polsce, czy to mężczyźni, czy to kobiety, zrobiliśmy ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, świadomość wyglądu. Coraz więcej jest w Polsce firm zagranicznych, które rekrutują chociażby na tych samych zasadach, co na całym świecie, więc te wymagania zostają zrównane i czy chcemy, czy nie chcemy, musimy im równać. To bardzo dobrze, bo lepiej wyglądamy dzięki temu. Jest coraz więcej firm z różnorodną ofertą, czy to kosmetyczną, ubraniową, czy sprzętową. I ten wybór na pewno powoduje to, że jeżeli mamy 5 maszynek do wyboru, to znajdziemy w końcu tę własną dla siebie, czy krem, że jeżeli ten nie, to może ten. Więc na pewno jest lepiej niż było jeszcze parę lat temu. No, to jest pytanie, które zawsze jakby dominuje tutaj. Czy polska ulica już wygląda dobrze? No, nie wygląda jeszcze bardzo dobrze, ale wygląda na pewno lepiej i widzę ogromne zmiany, zwłaszcza to najmłodsze pokolenie jest mega odważne, świadome swoich potrzeb i zaspokajania tych potrzeb. Czy to chodzi o produkty, czy też o styl ubierania i wyrażania samego siebie.